Festiwal literacki Sopot to słońce, morze i rozkosz swobodnej rozmowy o literaturze. To jest naprawdę, te słowa podsumowują najlepiej chyba to, co się dzieje co roku w Sopocie. Ten festiwal właściwie robią tylko i wyłącznie kobiety. Co budzi mój ogromny szacunek i myślę, że to go w jakimś sensie wyróżnia. Oczywiście na innych festiwalach literackich też mamy do czynienia z bardzo silną pozycją i rolą kobiet, ale proszę mi wierzyć, w Sopocie właściwie wszystko jest w rękach kobiet. Od szefostwa po wolontariat. To, co dla mnie na przykład jest ważne, ja wiem, dlaczego coś się pojawia w programie Sopotu. Znaczy, że dla mnie bardzo czytelne są pomysły na każdą edycję Sopotu. No i cóż, no chciałbym, żeby trwał. Coraz bardziej zaczynam myśleć o tym festiwalu jako o miejscu, w którym się spotyka przyjaciół. Ale nie mówię tutaj tylko o osobach, które tworzą ten świat, w którym na co dzień operujemy, żyjemy, o tej bańce powiedzmy. Ale zaczynam też tak myśleć o ludziach, którzy odwiedzają ten festiwal. Dlatego, że często echa tych spotkań wracają w różnych momentach. I też widzę po prostu, jak coraz więcej osób dzięki festiwalowi w Sopocie przykleja się do tego świata. I to jest naprawdę wspaniałe. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na drugim dniu Literackiego Sopotu, na edycji włoskiej. Witam serdecznie na debacie, drugiej debacie tegorocznego festiwalu o ruchach lewicowych u progu polskiej niepodległości w 1918 roku. Zanim przedstawię gości, zanim opowiem trochę więcej o tym, o czym będziemy rozmawiać, mam kilka informacji bardzo ważnych, takich porządkowych, więc muszę je odczytać. Po pierwsze, bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych pandemicznych, czyli o to, żeby maseczki były przez cały czas na twarzach. My możemy być bez maseczek jako pełniący role służbowe. Streaming jest również na Facebooku na żywo. Witamy wszystkich, którzy oglądają nas przed komputerami. Widzę, że Państwa przybywa, także bardzo, bardzo się cieszę, że również Państwo są z nami online. Bardzo ważne dwie osoby są również dzisiaj z nami. To są tłumaczki języka na język migowy, pani Beata Pukło, Kamila Skalska. Poproszę o brawa dla naszych tłumaczek. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o zadawanie pytań, będzie taki czas na koniec, kiedy będzie można zadawać pytania naszym gościom. Tutaj po mojej prawej stronie jest mikrofon, trzeba podejść do tego mikrofonu i w ten sposób zadać pytanie. Mamy ograniczony czas, którego musimy się trzymać, to jest 60 minut i ostatnie około 10-15 minut będzie dla Państwa przeznaczonych na zadawanie pytań. Jeśli chodzi o wychodzenie z sali, to bardzo proszę o to, żeby ostatnie rzędy wychodziły najpierw, a później kolejne, tak żeby nie było tłoku przed drzwiami. I to chyba wszystko. Chyba, że Państwu się nie będzie podobało i wtedy możecie wyjść wcześniej. Ale tego nie zalecamy. W wytycznych w każdym razie. Dobrze, drodzy Państwo, debata ruchy lewicowe u progu polskiej niepodległości 1918. Zaprosiłam do niej dwóch autorów, którzy wydali bardzo ważne książki w ciągu ostatniego roku. To książka Ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego. Adam Leszczyński. Dzień dobry.
I książka Państwo czy rewolucja profesora Andrzeja Friszkę. Profesor Friszkę jest z nami online. O, już widzimy pana profesora. Witam, dzień dobry. Bardzo serdecznie witamy. Tak, pan profesor Adam Leszczyński oczywiście. Żeby nie był. Ja to wiedziałam i mam to nawet zapisane. Przepraszam. To ja. Technologia, przepraszam. Dobrze, nie trzeba klaskać, dziękuję. Dobrze, zaprosiłam profesorów Friszkę i Leszczyńskiego po to, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o tym, jak wyglądały początki socjalizmu, początki komunizmu, czyli tych ruchów lewicowych, gdzie przebiegały linie podziału i co się później z tymi ruchami działo i jak to wpływa też na to, jak my dzisiaj postrzegamy lewicę i jakie ciężary lewica w związku z tym za sobą dzisiaj dźwiga. I dlaczego tak często w dyskusjach, kiedy lewica proponuje różne rozwiązania, to słyszymy, a to będzie nowy PRL i właściwie trudno o jakąś merytorykę, a dużo jest takich naleciałości, stereotypów, które trochę nam w tej dyskusji przeszkadzają. Na sam początek chciałabym przeczytać fragment książki pana profesora Friszkę, który jest właściwie takim mottem przewodnim, słowem dla tego spotkania. To jest wstęp z książki Państwo czy rewolucja. W powszechnej świadomości współczesnych Polaków komunizm został utożsamiony wyłącznie ze zbrodniami. Zanikła podstawowa wiedza o niesionej przez niego ideologii, a w przestrzeni publicznej stał się synonimem wszelkiego zła, z którym dowolnie można utożsamiać zjawisko uznawane przez pewne grupy za negatywne, na przykład świeckość albo gender. Szeroko rozpowszechniana w ostatnich latach ideologia nacjonalistyczno-klerykalna, a zarazem narodowo-ludowa, zastępuje wykład historii serią schematów i obrazków sławiących bohaterstwo patriotycznych Polaków. Eliminuje się przy tym opis podziałów społecznych, sporów ideowych i realiów, w których toczył się proces historyczny. Już nawet nie czytanka dla maluczkich, ale prostackie klisze i fałszywe mity mają wystarczyć zamiast historii Polski. Następuje eliminacja ówczesnego pluralizmu z pamięci społecznej i przekazu wychowawczego. Klei się sztance, w której Piłsudskiemu amputowano pół życiorysu, dzięki czemu staje się niemal narodowo-konserwatywnym endekiem. Wymazywana jest pamięć o niepodległościowym ruchu socjalistycznym, ale też o ruchu ludowym czy chadeckim, jak również świadomość licznych dylematów i trudności wiążących się z utworzeniem i ustabilizowaniem istnienia państwa. Stulecie odzyskania niepodległości zostało zmarnowane, nie odbyła się żadna poważna ani nośna debata o okolicznościach największego w XX wieku dla Polaków wydarzenia. Ten nihilizm historyczny ma pewne podstawy obiektywne. Coraz mniejsza grupa młodych ludzi jest zainteresowana wnikaniem w szczegóły, ważeniem racji. Wystarcza im prosty schemat, obowiązkowo oznaczony kryteriami dobro-zło. Całkowicie zmieniona struktura społeczna, zanik wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, wzbogacenie się wsi i zmniejszenie różnic w stylach życia utrudniają rozumienie realiów społecznych sprzed 100 lat. Osłabło znaczenie inteligencji, zarówno jej pozycji społecznej, jak i siły oddziaływania. Tym trudniej więc zrozumieć, że kiedyś była to warstwa najważniejsza, a odbudowy państwa dokonano w istocie jej rękami, choć wspólnie z elitami innych warstw społecznych, zwłaszcza robotniczej. W tak rozbitej pamięci historycznej możliwe są różne mitologizacje, przekłamania i manipulacje, wymyślanie tradycji, podmienianie faktów, kreowanie kłamstw. Propaganda nacjonalistyczna próbuje powyższymi metodami budować nową świadomość narodową, mającą odniesienia nie do prawdziwej historii, a jedynie do mitów, którymi ma się żywić godność narodowa prostego ludu. W tak budowanej pamięci narodowej brakuje miejsca na pokazywanie nieoczywistości, na przykład dziejów polskich ruchów politycznych, których aktywność przyczyniała się do odbudowywania społeczeństwa, tworzenia nowoczesnej świadomości narodowej i zorganizowania państwa polskiego. To fragment Państwo czy rewolucja, polscy komuniści, a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920. Panowie, to jest pytanie do obu panów. Będziemy mówić o socjalizmie, o komunizmie. Jak w tych warunkach przed ponad 100 laty, gdzie takim kamieniem milowym jest rok 1892, czyli założenie PPS-u, jak rozumiano w ogóle socjalizm i czym on był dla ówczesnych warstw społecznych, które go tworzyły, czyli robotników i inteligencji? Panie profesorze. Rozumiem, że to jest trochę pytanie do mnie.
A zatem przypomnijmy, no, to jest czas, kiedy następuje rozbudowa polskiego kapitalizmu. Tworzą się wielkie fabryki, no one właśnie nie tyle się tworzą, co jakby się rozwijają. Głównie w zaborze rosyjskim, a zatem powstaje klasa robotnicza, społeczeństwo typu feudalnego, no jest jakby zakłócone przez powstanie miast, powstanie przemysłu, powstanie klasy robotniczej. To jest proces, który jakby przychodzi z Zachodu. I tak samo ideologie socjalistyczne przychodzą ze Zachodu, można powiedzieć. Działają ruchy socjalistyczne w Niemczech, w Francji, zaczyna się to w Anglii. Tam wszędzie, gdzie jest silny ruch robotniczy, silna grupa robotnicza. I jest takie przekonanie właściwe dla wszystkich socjalistów. Niezależnie od tego, czy są oni marksistami, czy nie są marksistami, bo socjalizm nie znaczyło, że to muszą być wyznawcy marksizmu. A mianowicie, że następuje wielka zmiana społeczna, że klasa robotnicza zmieni społeczeństwo, zmieni reguły życia społecznego, zmieni państwo, że powstanie, że tak powiem, jakaś nowa rzeczywistość. W kategorii takich zrozumiałych dla nas postulatów, no to jest na przykład żądanie powszechnego głosowania, powszechnego prawa do głosowania, które jest w tamtym czasie w nielicznych tylko krajach, a właściwie w żadnych, można powiedzieć, tych ważnych krajach. To będzie proces uobywatelnienia tych warstw ludowych i to jest, powiedzmy, wspólne. A różnice są ogromne, znaczy powiedziałbym, że są różnice w radykalizmie, to znaczy jedni mówią, że to może być dokonane tylko drogą wielkiej rewolucji, inni opowiadają się za przemianami ewolucyjnymi, stopniowymi. Wszyscy natomiast zmierzają do zorganizowania klasy robotniczej, zorganizowania robotników w partii, w związkach zawodowych, w stowarzyszeniach, żeby stali się oni, że tak powiem, silnym czynnikiem społecznego nacisku. W Polsce o tyle jest inaczej, że nie ma państwa. Nie ma państwa, zatem powstaje problem, czy ten ruch robotniczy powinien mieć jakieś szczególne cechy. I już na progu mamy, że tak powiem, rozbieżność, która będzie towarzyszyła nam przez następne dziesięciolecia. A mianowicie, czy ruch ten socjalistyczny powinien podnieść hasło niepodległości Polski, idąc śladem elity polskiej, narodowej, powstańczej, no i zmierzać do odbudowania państwa polskiego, to głosi PPS. Czy powinien się skoncentrować wyłącznie na hasłach socjalnych, ekonomicznych, rewolucyjnych, pomijając to kwestie narodowe jako nienależące do tego, jak, no do tej głównego przesłania marksizmu. I to jest socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, czyli później nurt komunistyczny. Tak bym powiedział to najogólniej. Dobrze, to może ja teraz odpowiem odrobinę inaczej na to pytanie. No więc wiek XIX przyniósł doświadczenie pierwsze w historii ludzkości, w tym także nieco z pewnym opóźnieniem relacji do Zachodu na ziemiach polskich, doświadczenie wielkiego skoku technologicznego i wielkiego skoku możliwości produkcyjnych. Zatem jeżeli państwo wyobrażą sobie społeczeństwo feudalne jako społeczeństwo statyczne, w którym produkt, jaki ono wytwarzało, jest ograniczony produktywnością ziemi przede wszystkim, i ten przyrost, jeżeli jest w ogóle, to jest bardzo niewielki. No to wiek XIX otwiera przed ludźmi perspektywę gigantycznego, niczym nieograniczonego wzrostu produkcji, produktywności. Tak? A zatem nie ma już żadnego powodu, nie ma już żadnego powodu, żeby większa część ludzkości żyła, czy większa część tych ludzi w krajach, o których mówimy w perspektywie o tym kraju własnego, tak? Jakiegoś terytorium, żeby większa część ludzkości żyła w skrajnej nędzy. To było doświadczenie wszystkich poprzednich pokoleń. I w wieku XIX otwiera się takie okienko, w którym ludzie orientują się, że to się może zmienić, że już nie musi tak być. No, no i oczywiście zdają sobie sprawę, że społeczeństwo musi w tym celu wyglądać zupełnie, żeby to się ziściło, nie tylko produkcja musi się zmienić, ale także społeczeństwo musi się zmienić, to znaczy redystrybucja musi się zmienić tego, co jest wyprodukowane. No? Bo ich doświadczenie jest takie, że ten produkt rosnący gromadzi się w rękach nielicznych.
że oczywiście poprawia się wszystkim w jakimś tam zakresie, ale tym, którzy są na samym dole, poprawia się najwolniej, a większa część akumuluje się na samym szczycie. No i teraz ja rozumiem ruch socjalistyczny, najpierw na Zachodzie, a potem także na ziemiach, w krajach peryferyjnych, czy na terytoriach peryferyjnych w stosunku do centrum kapitalistycznego, takich jak ziemie polskie, że to jest próba odpowiedzenia na pytanie, co z tym zrobić. No i oczywiście, tak jak mówił Andrzej, odpowiedzi są różne i w Polsce one mają charakter szczególny ze względu, ja nie powiedziałbym, że na brak państwa, bo państwo oczywiście istnieje, tylko na brak własnego państwa. I teraz jeżeli śledzimy te dyskusje, które się zaczynają razem z powstaniem pierwszych kółek socjalistycznych, czy pierwszych ugrupowań socjalistycznych w latach 70. XIX wieku, jeszcze, no to oni odpowiadali, mieli całą listę problemów, wobec których trzeba zająć stanowisko. To był problem na przykład Żydów, tak, na ziemiach Polski, bardzo szczególny. To był problem relacji z różnymi mniejszościami narodowymi. To był problem także relacji z elitami własnymi. I teraz pytanie, jakie, jak rozumiem, oni sobie zadawali, to jest takie, czy co tutaj jest ważniejsze? Znaczy, czy jeżeli zbudujemy własne państwo polskie i ono będzie demokratyczną republiką, no to sytuacja klas warstw pracujących, warstw ludowych, jak wolicie nazywać, czy ona się poprawi bardziej, w sensie, czy cel, którym jest budowa własnego państwa, nie wyprze celu istotnego, czyli poprawy bytu tych warstw ludowych, które są położone, tych warstw pracujących. No i tutaj mamy część bardziej radykalną i mniej nacjonalistyczną lewicy, która mówiła, to jest wszystko, ta cała opowieść o narodzie, to jest mistyfikacja burżuazji. To jest mistyfikacja kapitalizmu, żeby odciągnąć waszą uwagę, was robotników, od istotnego problemu, którym wydasz wyzysk. I mieliśmy część mniej radykalną, albo bardziej nacjonalistyczną, w takim jak wolicie, która mówiła, nie będzie poprawy bytu robotników i chłopów na ziemiach polskich bez budowania Polskiej Demokratycznej Republiki. Trzeba zacząć trzeba to połączyć, budować własne państwo. No i to jest bardzo istotna różnica, która zaciążyła zarówno nad historią rewolucji 1905 roku, która zaostrzyła te podziały bardzo i ona je przeniosła jak gdyby ze sfery teorii w sferę walk ulicznych, prawda? Czy walk w fabrykach, aż po odzysk, odbudowę państwa polskiego. Więc mieliśmy ludzi, którzy wcześniej na przykład znali się, bo to były małe środowiska, oni się w większości znali, i którzy działali, powiedzmy, jeszcze przed rewolucją 1905 roku wspólnie, albo przynajmniej w ramach tych samych organizacji. I oni później, na przykład po roku 1918, znajdowali się po przeciwnych stronach barykady. Tak? Znaczy jedni budowali państwo polskie, a drudzy uważali, że trzeba zrobić rewolucję razem z rewolucją bolszewicką. Także tak to bym w skrócie na twoje pytanie odpowiedział. Czy była jakakolwiek możliwość, no bo tutaj mamy taki konflikt albo-albo, czyli albo mamy państwo demokratyczne i tylko trochę poprawia się życie warstw ludowych, robotniczych, albo mamy rewolucję, nie mamy państwa, a życie robotników będzie lepsze. Czy w ogóle były jakieś takie pomysły na państwo, które jednak będzie trochę bardziej, jeszcze lepiej poprawi życie robotników, czy jednak konflikt pomiędzy właśnie tymi warstwami najbogatszymi, elitami, a robotnikami to w ogóle uniemożliwiał, więc to musiało być albo-albo? No, w zasadzie musiało być albo przychodziły takie momenty, kiedy trzeba było podjąć ostrą decyzję. To jest oczywiście przede wszystkim rok 17 i stosunek do rewolucji bolszewickiej. Chociaż w zasadzie to, co pani mówi, występowało, owszem, to znaczy część działaczy wyraźnie lewicowych, takich socjalistycznie lewicowych, związanych przede wszystkim z taką partią PPS Lewica, właśnie ten dylemat bardzo odczuwało i nie należało do KPP, nie poszło do KPP, wróciło jakby do PPS. Natomiast pytanie, co to znaczy właściwie, że ma być w tym państwie więcej socjalizmu? No to jest pytanie w gruncie rzeczy o to, co jest ważniejsze, czy przewrót społeczny, czy demokracja.
A może równowaga, przepraszam panie profesorze, a może większe, tak, większe zrównoważenie? Ale do tego zmierzam, To znaczy, jeżeli popatrzymy na rządy ludowe w roku, w listopadzie 18 do, prawda, stycznia 19, to one oczywiście mają bogaty program socjalny, bogaty program współrządzenia przez robotników różnymi częściami, że tak powiem, życia społecznego i przez lewicę w ogóle. No ale te partie przegrywają wybory w 19 roku, w styczniu 19 roku. I w zasadzie powstał w gruncie rzeczy, można powiedzieć, że takiego dylematu nie było, ale tak jak rozmawiamy, to w gruncie rzeczy ten dylemat stał. Czy lewica akceptuje wynik wyborów, czy też go nie akceptuje i będzie jednak próbowała robić rewolucję wbrew wynikowi wyborów. No, czy poddaje się wynikowi wyborów i próbuje, że tak powiem, w istniejącej konfiguracji, gdzie jest mniejszością, walczyć o utrzymanie tych zdobyczy, które osiągnęła, narzucając je w listopadzie. No i to jest właśnie dylemat podstawowy, no nie da się tego obejść. Jeżeli akceptujemy państwo i to, cośmy jakby walczyli przez te wszystkie lata, czyli prawo głosu dla wszystkich obywateli, a potem okazuje się, że większość tych obywateli idzie za prawicą, czy właściwie za chłopami i ich partykularnymi interesami, bo w gruncie rzeczy tak było, no to jakby ten projekt socjalistyczny staje się projektem mniejszościowym, ale ważnym. Ja bym tego nie lekceważył. To nie jest przegrana, bo on będzie, że tak powiem, cały czas obecny w przestrzeni publicznej, no tylko będzie realizowany w nie tak w pełnym stopniu i przez wiele lat w postaci głównie samoorganizacji klasy robotniczej w różne instytucje, organizacje i walki o utrzymanie tych praw, które uzyskali w 18 roku, no i poszerzanie tych praw, na ile to jest możliwe. I tak właśnie będzie wyglądał proces polityczny przez następne lata. Ja myślę, że to warto powiedzieć, kim jest przeciwnik, w sensie jaka jest wizja w opozycji. Znaczy, kto był głównym i zwycięskim w sumie zwycięskim wrogiem, jak Andrzej powiedział o wyborach 19 roku, które wygrała nacjonalistyczna prawica. I teraz jaki oni obraz, jaką oni wizję społeczną proponowali. No, to była wizja skupiona wokół narodu jako formacji, powiedziałbym, bardziej pewnie biologicznej, czy takiej biologiczno-kulturowej i też na kształt i główną propozycją w sprawach społecznych był solidaryzm, czyli takie przekonanie, że jeżeli my będziemy razem, jedną wielką narodową rodziną, ta wizja narodu jest taką wizją właśnie rozszerzonej, patriarchalnej rodziny. No, są mężczyźni o wysokim statusie, na szczycie panuje harmonia, ponieważ w rodzinie, jak wiadomo, nawet jeżeli się spieramy, no to się spieramy do pewnych granic. W rodzinie nie pierzemy brudów na zewnątrz. W rodzinie, jeżeli są poważne konflikty, to one są najczęściej inspirowane przez obcych, na przykład Żydów w tej wizji, prawda? Jeżeli to przełożymy na tą wizję nacjonalistycznej, takiego właśnie narodu patriarchalnej, biologicznej, rodziny. I jeżeli chodzi o podział dóbr wewnątrz, tak, co mówili nacjonaliści, no to oczywiście solidaryzm społeczny, ale z zachowaniem hierarchii, prawda? Zachowaniem hierarchii. Jeżeli jesteśmy wspólnie jedną wielką polską rodziną, no to my się dogadamy, jak się dzielić. To była ich propozycja i oczywiście efektem ubocznym był, no bo jakoś trzeba było tę niesprawiedliwości, ewidentną biedę i krzywdę wielu ludzi, która była dostrzegalna gołym okiem, wytłumaczyć. I oczywiście tutaj tego wytłumaczenia dostarczali Żydzi, to znaczy oni byli traktowani jako źródło zła. Jeżeli poczytamy programy nacjonalistów polskich i ich teksty dotyczące kwestii gospodarczych w dwudziestoleciu międzywojennym, no to tu już mówię o późniejszym momencie, bo latach 30. akurat w tym wypadku, no to pierwszy punkt tych programów dotyczących na poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, no to jest usunąć Żydów, prawda? No jeżeli usuniemy Żydów, no to tam były takie wyliczenia, na przykład w książce Giertycha o wielkim kryzysie,
z 1936 roku. One były takie wyliczenia, że ilu tak zwanych pasożytów, ja to cytuję, przepraszam, ale muszę żydowskich pasożytuje na jednym polskim producencie. I tam było, Giertych to liczył w taki swój. No i teraz oczywiście oni, nacjonaliści mówili, że właśnie oni, obcy, tutaj przejmują, na przykład ustawiając się w roli pośredników albo lichwiarzy, właścicieli kapitału. Oni przejmują ten produkt, który polski chłop i robotnik, prawda, swoimi spracowanymi rękami wytwarza. Więc to była taka wizja, to była wizja konkurencyjna i ona wygrała. Ona wygrała. W sensie Andrzej oczywiście ma rację, że projekt socjalistyczny nie zniknął i że on był obecny w różnych postaciach, natomiast trzeba sobie od razu powiedzieć, że naród polski czy Polacy, kiedy dano im szansę, zagłosowali raczej w większej części za tą wizją nacjonalistyczną i solidarystyczną, która też była, dodajmy, popierana przez Kościół, będący istotnym fragmentem tej historii. Jeśli wolno jeszcze dodać, ja się zgadzam z tym, co powiedział Adam, ale jeśli wolno jeszcze dodać, bo to też jest ważne, to znaczy ze strony prawicy endeckiej i w gruncie rzeczy konserwatywnej, a także właśnie większości hierarchii kościelnej, te wszystkie nowinki, które przyniósł rok 18, były traktowane jako podejrzane i trochę zrodzone właśnie przez powiew rewolucji rosyjskiej. 8-godzinny dzień pracy, prawa kobiet, to przecież jest okropne, żeby kobiety miały prawa głosu. Oni mówili, że to rozbija rodzinę, mąż będzie głosował tak, żona tak, no to rozwód, prawda? A także inne prawa robotnicze, jako osłabiające polskie zdolności rozwoju gospodarczego, za dużo tym robotnikom, prawda? W gruncie rzeczy oni cały czas mieli taką wizję i trochę tutaj dodałbym, że mam takie przekonanie głębokie, że te elementy są też częścią jakby sytuacji przewrotu majowego, o czym pewnie nie warto w tej chwili mówić, ale kiedyś warto do tego wrócić, bo ta wizja endecka, tak jak ją Adam tutaj opisał, plus to, co ja przed chwilą powiedziałem, ona była częścią dominującego projektu politycznego w połowie lat 20. i groziło, że tak powiem, realne wprowadzenie jej w życie. Mobilizacja, prawda, między innymi PPS, przede wszystkim związków zawodowych, przeciwko tej wizji, tworzy glebę dla przewrotu majowego. Prawa pracownicze to jest coś takiego, co się chyba ciągnie od tego XIX wieku, bo właściwie robotnicy walczyli o nie, zanim ten ruch robotniczy miał charakter polityczny, prawda? No, sam postulat wysunięcia praw pracowniczych, wprowadzenia praw pracowniczych, to już jest oczywiście bardzo polityczny postulat. No i tutaj myślę, w tej sprawie z Andrzejem się różnimy, to znaczy jeżeli chodzi o powiedziałbym, osiągnięcia Polski międzywojennej i też tej lewicy piłsudczykowskiej, która rządziła po przewrocie majowym. Mianowicie z tych obietnic, które szczodrze składano w roku 18 robotnikom i chłopom, bo mówimy to o robotnikach, no one zostały zrealizowane w bardzo niewielkiej części, a część z nich, to jest specyficzne, ale wszyscy wiemy, jak Polska działa, prawda? To znaczy, one były formalnie zrealizowane, ale realnie nie, ich często nie przestrzegano, różnych praw, które wprowadzano. No, mamy dobre powody i tak mamy dobre źródła mówić, że na przykład 8-godzinny dzień pracy był w bardzo wielu branżach fikcją, chociaż formalnie obowiązywał. Oczywiście był fikcją na wsi, oczywiście był fikcją w małych zakładach, oczywiście był fikcją, ale był także fikcją w niektórych wielkich fabrykach, na przykład są studia badania przemysłu łódzkiego, w których opisywano właśnie, że robotnicy, formalnie obowiązuje 8-godzinny dzień pracy oczywiście, natomiast robotnikom, którzy się przynajmują do fabryki, a jest bieda, bezrobocie, to nie jest tak, że jest duży wybór. No więc im się mówi na początku, że trzeba pracować dłużej, albo na przykład kalkuluje się stawki w taki sposób, że ludzie muszą brać nadgodziny, więc jakby cały zakład jest, organizacja pracy jest pod 10-godzinny dzień pracy skrojona, chociaż formalnie obowiązuje 8-godzinny. Są różne takie triki, które łatwo sobie możecie, żyjąc w dzisiejszej Polsce, wyobrazić. No i teraz jest oczywiście pytanie, co robi w tej sprawie państwo polskie? No bo oczywiście sytuacja jest lepsza niż była przed
przed pierwszą wojną pod tym względem. Tak, można, istnieją związki zawodowe, można mieć stowarzyszenia, zakłady stowarzyszenia robotnicze i tak dalej, więc jakby ta sfera społeczna ewidentnie się jest lepsza. Natomiast pytanie jest na przykład, co robi Państwowa Inspekcja Pracy i jak państwo polskie w okresie międzywojennym karze naruszenia prawa pracy. I to znowu jest historia, która dzisiaj brzmi znajomo bardzo. To znaczy, że inspekcja pracy jest bardzo słaba, że inspektorów jest niewielu, że muszą przeprowadzać tysiące kontroli w ciągu, nie pamiętam, ta statystyka jest już w tej chwili, nie podam z pamięci, no w każdym razie ona jest. No więc mamy państwo, które jest bardzo nieefektywne w egzekwowaniu tych reguł, które uchwaliło. No. No i teraz oczywiście na przykład kary za zatrudnianie młodocianych są bardzo niskie. Czyli właśnie dzieci, tak, bo od poniżej 14 roku życia. I to się zdarza, dzieci pracują w różnych, i to jest, jeżeli te sprawy trafiają do sądu, no to te grzywny, które są nakładane, są bardzo, bardzo niskie. A zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo pewne rzeczy obiecuje uroczyście, uchwala prawa i potem tych praw nie egzekwuje. No i teraz można powiedzieć tak, czy jest to wynik, można oczywiście powiedzieć, że II Rzeczpospolita była, no miała masę problemów, jak wiemy, bardzo liczną, listę długą, jak ten, była krajem biednym, była krajem słabym, była krajem otoczonym przez wrogów, była krajem walczącym o przetrwanie. No i w związku z tym jakoś to tłumaczyć, prawda, i mówić, ale można też powiedzieć, że elity rządzące II Rzeczpospolitej celowo, albo przynajmniej częściowo, w części, istotna ich część, uważały, że to jest po prostu, że i mamy takie głosy na przykład ze środowisk przemysłowych wtedy, czy z kręgów administracji, które mówią, zwłaszcza w czasach wielkiego kryzysu, no, że jednak tych praw nie można egzekwować, bo to jest za duże obciążenie. Musimy postępować tu ostrożnie, ponieważ nasz przemysł słaby i tak ledwo zipie. No i musimy, prawda, przychylić, no to trudno, no musimy jakoś te standardy, które żeśmy przyjęli, poluzować. No. Także i myślę, że ludzie lewicy wówczas mieli naprawdę poważny dylemat z tym, no bo to było ich państwo, prawda? Wywalczone i rządzone w części przez ich towarzyszy dawnych, już wówczas. Mówię o okresie po zamachu majowym, rzecz jasna. A równocześnie to państwo pod kluczowymi względami zawodziło. I teraz jest pytanie oczywiście, jak się wobec tej sytuacji zachować. Coś z tymi prawami pracowniczymi, to mamy problem do dzisiaj chyba nierozwiązany do końca. No dobrze, to wróćmy jeszcze na chwilę do tego XIX wieku. Co było potrzebne, czy jakby co się wydarzyło, że od ruchu społecznego, pracowniczego, ruch robotniczy stał się ruchem politycznym. Jaka była w tym rola inteligencji? Bo tu jeszcze o inteligencji nie powiedzieliśmy. No on, przepraszam, ale on od samego początku był ruchem politycznym. To znaczy Adam Leszczyński tu przed chwilą wspomniał broszury jeszcze socjalistyczne sprzed, prawda, powstania Polskiej Partii Socjalistycznej z lat, końca lat 70., z lat 80. XIX wieku. Tu nie można powiedzieć, żeby to była tylko myśl społeczna. To od razu było polityczne, bo zakładało ogromną zmianę polityczną również, czyli rewolucję, zmianę układu stosunków klasowych, no bardzo poważne zmiany polityczne. I powiedziałbym, że ta polityka jednak dominowała. Ta polityka jednak dominowała i określała też właściwie ramy i charakter ruchu społecznego, jeżeli za ruch społeczny uznamy właśnie to, o czym przed chwilą była mowa, czyli i walkę o rewindykację praw robotniczych i o problemy
warunków pracy i płacy i tak dalej. To jednak wszystko było podporządkowane pewnej wizji politycznej. A zatem polityka dominowała, a w związku z tym pytania polityczne dominowały. Przecież powiedzmy sobie, bo o komunistach właściwie tutaj mało mówiliśmy, ale po roku 17, czy nawet po roku 20, jak już się skończyła wojna, komuniści nie negowali, że w Rosji sowieckiej, w której budują komunizm, warunki pracy, płac, życia codziennego robotników są gorsze niż w Polsce. Gorsze niż w Polsce. Że tam bieda jest większa. Niemniej zakładali, że to jest sytuacja przejściowa. Obalony został kapitalizm, w związku z tym w przyszłości, kiedy przezwyciężymy rozmaite kryzysy, które mamy na drodze budownictwa komunizmu, nastąpi redystrybucja we właściwym tego słowa znaczeniu, poprawią się warunki życia i tak dalej. Ale oni nie mieli wątpliwości, że to, co jest, co budują powiedzmy w latach 20, znacznie odbiega od tego, co sobie wyobrażali. A więc trochę mamy sytuację podobną, powiedziałbym. Socjaliści nie byli zadowoleni z warunków realizacji, że tak powiem, tych praw robotniczych. No i stawali wobec pytania, które Adam Leszczyński bardzo dobrze określił. To znaczy, jeżeli akceptujemy państwo, to jak daleko mamy iść na kompromis, jak bardzo możemy walczyć o zmianę społeczną, ile można zaryzykować. Podobny dylemat jest komunistów w gruncie rzeczy. To znaczy, oni w ogóle nie mogą walczyć, bo nie ma sposobu, żeby prawda, komuniści walczyli z państwem radzieckim, bo takich praw w ogóle nie ma. To jest wykluczone doktrynalnie. Przecież w Związku Radzieckim nie ma wolnych związków zawodowych. Nie wolno robić strajków. No ale zakładają, że to jest przejściowy stan, który zostanie zmieniony w przyszłości w ramach prawda, rozbudowy państwa proletariackiego. Także mamy jakby po dwóch stronach tego podziału poczucie niespełnienia do końca. No ale nadzieja na to, że uda się to poprawić w następnych dziesięcioleciach jest bardzo silna i ona jakby utrwala te postawy. Ja dodałbym jeszcze jedną rzecz, że tutaj mamy też do czynienia ewidentnie, przynajmniej jeśli chodzi o socjalistów, no z procesem narastającej radykalizacji. Którym i taki poziom kontestacji porządku społecznego, nie mówię o komunistach, tylko mówię o socjalistach, o PPS-ie. Jeżeli popatrzymy na ostatni program przedwojenny PPS, no to on jest niesłychanie radykalny z dzisiejszego punktu widzenia. On zakłada radykalną reformę rolną, nacjonalizację kluczowych gałęzi przemysłu, całego właściwie wielkiego przemysłu, transportu, banków, zakłada szeroką rolę samorządu robotniczego, zakłada gospodarkę planową i tak dalej. To jest jeszcze, powtarzam, to nie jest program komunistów, tylko jest program socjalistów, pisany w wolnej, no, w dyktaturze, dyktaturze sanacyjnej, no, ale jednak w wolnej Polsce przed wojną. A zatem poczucie i ta radykalizacja ewidentnie była oprócz tych słabości, prawda, czy państwa polskiego, no była jeszcze napędzana przez doświadczenie wielkiego kryzysu, no, które było straszliwą traumą. Myślę, że dzisiaj jest to trudne do wyobrażenia sobie, jak gigantyczną traumą nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie kapitalistycznym był wielki kryzys. No więc oni poszukują i doprowadził on wielu ludzi, w tym ludzi na prawicy i na lewicy. To jest ciekawe zresztą, bo ta ewolucja szła i po jednej, i po drugiej stronie. Do takiego przekonania, że kapitalizm się skończył, że trzeba go zastąpić czymś innym, że to musi być jakaś forma kolektywnej gospodarki, że rządza zysku jako podstawowy motor, prawda, dzięki któremu się kręci mechanizm gospodarczy, że ona jest czymś, no powiedzmy, niemoralnym,
Ale już pomijając o tą krytykę etyczną, no to jest jeszcze czymś absolutnie nieefektywnym. Znaczy, że jeżeli popatrzymy na te teksty pisane w latach 30. i po stronie lewicowej i prawicowej, no to tam jest takie przekonanie właśnie, że tam na przykład funkcjonują takie zbitki w tych tekstach jak chaos rynku. No, nieracjonalność rynku, którą my znamy, albo efektywność, którą my znamy z lat 90. zeszłego stulecia, prawda, z takiej naszej opowieści o kapitalizmie, tylko oni pisali i to było używane zupełnie bezrefleksyjnie, to znaczy dla nich to była oczywistość, prawda, że kapitalizm jest nieefektywny. No, trzeba go było czymś zastąpić i propozycje, te propozycje to były różne kolektywne formy gospodarowania, dalej lub bliżej idące. Wiedziano przy tym równocześnie, że komunizm sowiecki jest niesłychanie opresyjny dla robotników i dla chłopów. Nie wiedziano wszystkiego, ale wiedziano wystarczająco dużo na ten temat. No więc socjaliści próbowali wymyślić taki program gospodarki kolektywnej, który by dawał pewną ochronę na przykład nie wiem, własności prywatnej na takim minimalnym poziomie, no własnych takich nie wiem, nieruchomości własnych, czy takich drobnych rzeczy, które ludzie posiadają. Natomiast jednak znacjonalizować, poddać kontroli społecznej kapitał albo go znacjonalizować i decyzje gospodarcze na poziomie makro. No i tutaj właśnie wyobrażano sobie ten docelowy system gospodarczy jako system właśnie gospodarki planowej, państwo kontrolujące kluczowe decyzje, kontrolujące kapitał, kontrolujące handel zagraniczny, wielkie procesy inwestycyjne, potem także szeroki sektor spółdzielczy, który miał być takim właśnie na poziomie średnich przedsiębiorstw, na przykład i wsi, bardzo ważnym elementem handlu. No i potem gospodarstwa, firmy prywatne, które miały być trzecim elementem. No i to była taka wizja właśnie kraju, który jest sprawiedliwy i zapewnia w perspektywie jakiejś oczywiście dobrobyt wszystkim obywatelom. Jeśli wolno dodać, to znaczy ja się z tym zgadzam, generalnie tak właśnie było. Dodałbym tylko jeszcze jeden ważny element w tym myśleniu i takim właśnie też odchodzeniu od wizji, powiedzmy, liberalno-gospodarczej jeszcze głębiej, w kierunku etatyzmu, bo ty mówisz o kolektywnych formach gospodarowania, powiedzmy sobie twardo, przeważnie państwowych. To znaczy państwo miało tutaj odegrać rolę zasadniczą jako inwestor, jako regulator, jako posiadacz znacjonalizowanych banków i tak dalej. Ale te wizje wypływają po pierwsze właśnie z poczucia kryzysu, który jest według mniemania ówczesnych definitywny, jeśli chodzi o liberalny kapitalizm, ale po drugie też wynikają z poczucia zagrożenia faszyzmem. Kiedy mówimy o pewnych rozwiązaniach i proponowanych pojęciach, na przykład pojawia się hasło dyktatury proletariatu w pewnym momencie w programie PPS właśnie z 1937 roku, ono jest ostrzem wymierzone przeciwko faszyzmowi. Przypominam, że w faktografii jest szalenie ważne są dwie daty. Oczywiście 1933 rok, czyli dojście Hitlera do władzy w Niemczech, no to jest dla socjalistów katastrofa w gruncie rzeczy, bo trzeba pamiętać, że Hitler w gruncie rzeczy w tym czasie się prezentuje też jako część ruchu robotniczego w pewnym sensie, czyli bazę ma robotniczą, ludową. To nie jest bogate mieszczaństwo, które oni pokazują jako swoich zwolenników. To są robotnicy, to jest drobnomieszczanie, prawda, zwykli żołnierze, z czasów I wojny światowej. Więc to ma charakter ludowy. Program jest nacjonalistyczny, antysemicki, wszystko wiemy, nie będziemy mówić, czy był hitleryzm. Natomiast forma socjalna jakby, czy klasowa, jest pokazywana jako właśnie ludowa. Jest ogromnym zagrożeniem dla ruchu robotniczego również. I po drugie, rok 34 to jest zmiażdżenie w Austrii ruchu robotniczego, który uważano za szalenie kreatywny, właśnie budujący samorządność robotniczą, kulturę robotniczą, rozwijający, prawda, dzielnice robotnicze, bez nędzy, nowe domy, nowe możliwości.
ta Austria wydawała się być takim trochę piemontem przyszłego socjaldemokratycznego społeczeństwa. No i co? W 1934 przyszedł Dollfuss i siłą to zniszczył. Nawet armaty strzelały w te dzielnice Wiednia robotnicze. Zdelegalizował cały ruch robotniczy. Jednym słowem, socjaliści nie tylko w Polsce, w innych krajach też stawali wobec perspektywy, jak mają zareagować na uderzenie ze strony faszyzmu, który korzystał również z tego kryzysu kapitalizmu, z rozpadu całej społecznej struktury związanej z życiem przemysłowym, rozwalonym przez kryzys gospodarczy. Zbliża się czas zadawania pytań, także proszę je powolutku sobie przygotowywać. Ja właściwie już nie będę zaczynać nowych wątków, jest ich trochę. Odsyłam Państwa do obu tych książek. One są szalenie fascynujące w temacie, o którym rozmawiamy. Też no tutaj udało nam się naszkicować tak naprawdę jakiś taki wstęp do dalszych poszukiwań i mam nadzieję, że Państwo to uczynią. Natomiast jeszcze chciałam dopytać o to, pan profesor Leszczyński zaczął o tym mówić, jak u progu niepodległości w tym 1918 roku każdy z tych ruchów trzech ważnych, czyli socjalistyczny, ludowy, czyli chłopski oraz narodowcy wyobrażali sobie sprawiedliwość społeczną? Och, ja myślę, że to jest, że tutaj są bardzo istotne punkty wspólne, to znaczy po pierwsze bez nędzy. Bez nędzy. To jest kluczowa, a o tym też się pewnie dzisiaj mało pamięta, to znaczy, że pierwsza wojna światowa była doświadczeniem nie ludobójstwa na ziemiach polskich, ale była doświadczeniem skrajnej nędzy, głodu i takiej naprawdę krańcowej deprywacji dla bardzo wielu ludzi. Rabunkowej gospodarki okupantów niemieckich czy austro-węgierskich. Więc bez nędzy. To jest pierwszy punkt. Drugi, no to oczywiście, i tutaj te odpowiedzi były różne, no to oczywiście kluczowe znaczenie w społeczeństwie, które było w przytłaczającej większości wiejskie, powiedzmy w 70% plus minus, miały stosunki wiejskie. No więc tutaj elementem tych wizji była reforma rolna. To, czy po podział ziemi pomiędzy chłopów, czy właściwie zniszczenie, zredukowanie tej dysproporcji. I to było oczywiście bardzo pomiędzy wielkimi majątkami, a tymi karłowatymi gospodarstwami chłopskimi. Ten problem bardzo różnie wyglądał w różnych regionach, w tym odrodzonym kraju. I też był trudny, ponieważ było wiadomo, że podział nawet wszystkich majątków nie zaspokoi głodu ziemi na wsi. Jakby nie ma tam, po prostu nie ma tyle ziemi, żeby tych wszystkich chłopów nią obdzielić. No niemniej jednak on był, ta reforma była na agendzie i ona też została obiecana. I w roku 1920, w momencie kiedy bolszewicy podchodzą do Warszawy, ta ustawa zostaje uchwalona i potem ona potem jest znowu właśnie, się okazuje, że ona jest niekonstytucyjna po uchwaleniu konstytucji marcowej, potem trzeba ją poprawiać, potem ona wchodzi bardzo powoli w życie. Potem okazuje się, że jest cały czas za mało pieniędzy na jej realizację, więc się realizuje bardzo powoli i tak dalej. No coś tam się dzieje, ale jednak zdecydowanie za mało. I oczywiście jest bardzo silny opór też środowisk właścicieli, którzy na przykład tłumaczą, że, co jest akurat dało się udowodnić, że wielkie gospodarstwa, wielkie majątki to są gospodarstwa produkujące na rynek, a nie na potrzeby, czyli zaopatrujące miasta. A zatem jeżeli podzielimy wielkie majątki pomiędzy chłopów, to oni będą gospodarować mniej efektywnie i miasta będą głodować. Taki argument wysuwano przeciwko reformie. I tych argumentów też była dość długa lista. No więc to jest, także to jest, no i potem też oczywiście w ramach tej wizji, no to możemy mówić o lepszych płacach w fabrykach, lepszych standardach zatrudnienia, ewentualnie w wariancie skrajnym zarządzaniu zakładami, prawda? Czyli samorządzie robotniczym. Tutaj też zakres jego
można było sobie, jego kompetencje można było sobie różnie wyobrażać. A na poziomie oczywiście, powiedziałbym, konstrukcji politycznej, no to jest mowa o demokratycznej republice, która z dzisiejszej perspektywy może wydawać się czymś oczywistym, no ale wówczas absolutnie nie była, prawda? Znaczy to było coś, czego społeczeństwo polskie nigdy nie doświadczyło wcześniej, które w ogóle zresztą było ustrojowo wynalazkiem relatywnie nowym. Ja bym jeszcze dodał do tego, że słowo sprawiedliwość społeczna, ono jest związane właśnie z językiem lewicy. Endecja, czyli prawica, w ogóle takiego pojęcia nie używała. Nie szukała czegoś takiego. To, co Adam Leszczyński powiedział na początku, charakteryzując ideologię endecji, jest prawdziwe. I tam w zasadzie nie ma miejsca na sprawiedliwość społeczną. Jest naturalna hierarchia. I wręcz, że tak powiem, oni w latach 20. zwłaszcza, oni w ogóle uważali, że właśnie robotnicy za dużo zarabiają, za dobrze im się powodzi i to się odbywa ze szkodą dla rozwoju gospodarczego, bo przecież tu należy wytwarzać odpowiednią ilość kapitału, bo on ma być reinwestowany, a jak się wszystko rozda robotnikom, to jaka z tego korzyść? Oni mniej więcej tak to argumentowali. Jeśli chodzi natomiast o problem wsi, chłopów, reformy rolnej, to ja muszę powiedzieć, że oczywiście tego pojęcia używano, sprawiedliwość społeczna. Używano go w takim tonie, w jakim to Adam Leszczyński opisał. Natomiast mam wrażenie, że to był w ogóle nierozwiązywalny problem. Nie było takiego sposobu przy tej sytuacji właśnie proporcji między pożądającymi ziemi a ilością ziemi do ewentualnego podziału pomiędzy gospodarstwami, które produkują na rynek i tymi, które małe by nie produkowały na rynek. W zasadzie to był nierozwiązywalny problem w tej całej strukturze społecznej i powiedzmy sobie, że już nie będziemy tego przekraczać, tej granicy powiedzmy 39 czy 44 roku, ale jakby siła legitymizująca społecznie PRL i komunizm powojenny w głównej mierze moim zdaniem polegała na tym, że PRL obiecywał i był w stanie przeprowadzić wielką zmianę wśród chłopów, awansując ich, prawda, dając im ziemię, potem przenosząc do miast. To była wielka rzecz, której przedwojenna Polska w życiu nie mogła nawet próbować osiągnąć. No bo w miastach byli Żydzi, bo państwo nie dysponowało takimi możliwościami i takim kapitałem. Wreszcie tego typu operacja wymagała zniszczenia demokratycznego ustroju, bo ludzie niechętnie, że tak powiem, porzucają swoje miejsca zamieszkania, idą na niepewne, prawda? To wymagało hekatomby II wojny światowej, żeby w ogóle ten problem mógł być aż w takim zakresie realizowany. Dziękuję. Drodzy Państwo, to jest ten czas na pytania. Kto pierwszy? Trzeba podejść do mikrofonu, żeby mogli nas też słyszeć Państwo przed komputerami. Proszę się nie wstydzić. To jest pytanie z internetu. Aczkolwiek to jest pytanie, ohoho. Pytanie brzmi tak. Dzień dobry. Wiele z tego, co panowie mówicie, przypomina dzisiejszą politykę w Polsce. Jak temu zaradzić? Ale czemu zaradzić dzisiejszej polityce w Polsce? Myślę, że tym problemom i wyzwaniom, o których tutaj panowie wspominali, które tak bardzo przypominają różne problemy, które dzieją się dzisiaj. Ale myślę, że gdybyśmy znali odpowiedź na to pytanie, to może ja mogę powiedzieć, że gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to nie siedziałbym tutaj, tylko zajmował się polityką w Polsce. Więc jest, cieszę się bardzo, że to jest pani zadała to pytanie, że pani tak bardzo wierzy w nasze kompetencje w tej sprawie. Ja mogę tylko powiedzieć, że i to mi się zawsze wydawało bardzo ciekawe, to znaczy, że pewien typ
problemów, z jakimi, może to jest, jeżeli ktoś się zajmuje przeszłością, no to może ma taką naturalną inklinację do tego, żeby w ten sposób myśleć, ale że pewien typ problemów, z jakimi się spotykamy, nie jest nowy. To znaczy, że w życiu polskim społecznym i politycznym zarówno pewna retoryka, pewna wizja przyszłości, pewne problemy, one mają bardzo długą historię i często powiedziałbym irytującą powtarzalność. Irytującą powtarzalność. Oczywiście to było inne społeczeństwo, oczywiście były inne warunki i tak dalej, prawda? Więc nie chciałbym mówić, że nic się nie zmienia, bo oczywiście zmienia się prawie wszystko, ale na przykład dla mnie ta historia inspekcji pracy, przestrzegania prawa pracy jest naprawdę kluczowa. To znaczy takim właśnie przykładem długiego trwania, historycy czasami używają takiego terminu, długiego trwania instytucji w Polsce i w ogóle pewnego sposobu życia czy funkcjonowania społeczeństwa polskiego. I teraz mamy historia inspekcji pracy w Królestwie Kongresowym. Mówimy tutaj o kongresówce, nie na przykład, bo Zabór Pruski jest czymś innym, oczywiście chciałem od razu to powiedzieć, ale na przykład w kongresówce inspekcja pracy została powołana dość późno przez władze carskie i ona już wtedy, na przykład pewne branże przemysłu były spod niej wyłączone w latach 80. XIX stulecia. To prawo było bardzo ograniczone i też ono było bardzo słabo egzekwowane. Potem mamy drugą Rzeczpospolitą, gdzie jest podobnie. Też to prawo jest bardzo słabo egzekwowane. Potem mamy PRL, gdzie paradoksalnie, wbrew temu, co PRL sam o sobie mówił, też nie było z tym dobrze. To jest ciekawy bardzo temat, ale naprawdę nie było. I potem mamy trzecią Rzeczpospolitą, która znowu nie jest w stanie spowodować, że Państwowa Inspekcja Pracy działa jak należy. Jest to bardzo interesująca, i zwróćcie Państwo uwagę, znaczy są to bardzo różne ustroje, bardzo różne władze, zaczynając od władzy zaborczej, która w ogóle nie była władzą polską. No. I tutaj mamy do czynienia z taką ciągłością. Mówię to o tym tylko dlatego, żeby, może Andrzej ma coś do dodania w tej sprawie, ale że to nie są, że nie mam odpowiedzi dobrej na to pytanie, które Pani zadała. Znaczy, jeżeli ja mógłbym, generalnie ja się zgadzam, to co było powiedziane o prawie pracy i jego egzekwowaniu. Natomiast przy tej strukturze gospodarczej z lat międzywojennych, to ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, to znaczy większość zatrudnionych jest zatrudnionych w bardzo małych zakładach, często rodzinnych. Myślę o rzemieślnikach rozmaitych, o pracy nakładczej, no, o prowincji. Tam po prostu żaden inspektor pracy nie ma szans dotrzeć, a nawet jakby dotarł, to co będzie ingerował w relacje w rodzinie i w warunki pracy rodziny. To jest przemysł czy gospodarka i też robotnicy szalenie rozproszeni i tylko część, stosunkowo niewielka tych, którzy pracują, pracuje w dużych zakładach, gdzie można próbować to egzekwować. Oczywiście, no zgadzam się, bo wiesz, ten aparat był budowany, rozbudowywany przy braku pieniędzy, przy braku woli oczywiście politycznej często, przy braku chęci przemysłowców współdziałania. No ale jednak tak całkiem bym tego nie lekceważył. On jednak skupiał dosyć znaczącą grupę ludzi naprawdę zaangażowanych emocjonalnie, ideowo w tą sprawę. I jednak działał, znaczy są, ja w tej chwili też nie mam pod ręką, ale są na przykład takie zestawienia, ile kar przemysł płacił za łamanie prawa pracy. To są potężne sumy. Oczywiście nie mamy tego rozpisanego, jakie zakłady płaciły. Myślę, że te największe i czy to było egzekwowane do końca. No tego wszystkiego nie wiemy. W zasadzie brakuje porządnych opracowań, które by to przeanalizowały tak solidnie. Ale generalnie z takim tonem, który był wypowiedziany Maleszczyńskiego, ja się zgadzam. No, tego typu rzeczy zawsze przegrywają, nie powinno tak być, ale przegrywają w stosunku do efektywności gospodarczej, możliwości utrzymania firmy, okoliczności związanych z kryzysem ekonomicznym. No i tak władze przymykają trochę oko. Na tej zasadzie, że jak naprawdę dowalą, że tak powiem, karę czy ten, no to ten zakład upadnie i powstanie problem bezrobotnych. To jest wszystko dość skomplikowane.
Drodzy Państwo, jakieś pytania? Zbliżenie różnicy między komunistami a PPS-em w tym 18 roku, bo mam takie wrażenie, że ich różnił tylko stosunek do państwa polskiego, a jak gdyby reszta wyglądała tak samo. Mam takie prośbę o przybliżenie tego. No i to ja teraz może, nie tylko stosunek do państwa polskiego, stosunek do demokracji, najszerzej pojętej. To znaczy, czy akceptujemy porządek pluralistyczny, socjaliści akceptowali, czy nie akceptujemy i ma być porządek monopartyjny, to jest stanowisko komunistów. Czy akceptujemy autonomię organizacji społecznych i w tym robotników, związków zawodowych wobec partii, czy partia ma zarządzać wszystkim jako sztab generalny, i wszystkie oddziały, że tak powiem, w których się gromadzi klasa robotnicza, a realnie całe społeczeństwo jest podporządkowane centrum. To jest stanowisko komunistów. To jest też kwestia stosunku do uznawania na przykład wolności słowa, wolności zrzeszania się. Komuniści nie akceptują tego, socjaliści akceptują. Czyli stosunek do najszerzej pojętej demokracji, stosunek do funkcji parlamentu, czy on jest miejscem dyskusji, zawierania różnych kompromisów, czy w ogóle nie ma parlamentu jak w komunizmie. No więc to jest zasadnicza różnica pomiędzy akceptacją demokracji i akceptacją systemu monopartyjnego i nie tylko monopartyjnego, ale w gruncie rzeczy totalitarnego. No i tu chyba nie ma wątpliwości, że w ustroju, w którym nie wolno wyrażać opinii nie leżących w ideologii partii rządzącej, no to już właściwie jest gorzej niż ustrój niedemokratyczny, to jest jednak totalitaryzm. Ja bym dodał tylko jedną rzecz do tego, co Andrzej powiedział, że kluczowy był także stosunek do przemocy w ogóle. Tak? To wynika z tego, co Andrzej mówił, ale że kluczowy jest stosunek do stosowania przemocy w ogóle w życiu publicznym i społecznym. Tego, na ile się akceptujemy. Tak. Ja nie mówię, że socjaliści w ogóle się odżegnywali od przemocy. To myślę, że to było skomplikowane, ale jednak to jest przepastna różnica w ogóle. No, zasadniczo. Po roku 18 socjaliści nie akceptowali przemocy, z jednym wyjątkiem przewrotu majowego, który zaakceptowali, prawda? No, ze względu właśnie na zagrożenie ze strony nacjonalistycznej prawicy. Jest kolejne pytanie. Jak nie ma, to ja, Jacek Karnowski. Proszę Państwa, panowie opisujecie w obu swoich książkach jak gdyby siłą rzeczy elity polskie, które powstają, są dość wąskie po czasach tych rozbiorowych i jednak ta Druga Rzeczpospolita miała czas, żeby te elity odbudować, a jednak w sposób dramatyczny upadła w wrześniu 1939 roku. Potem znowu mamy wytrzebienie polskich elit. Znaczy, jak panowie widzą wpływ tej wąskości, tej elity na ten dalszy rozwój historii Polski? Ja bym powiedział tutaj króciutko, że to jest bardzo ciekawe, że często, kiedy w takich dyskusjach myli się dwa rozumienia słowa elita. Jedno elita jako ludzie najlepsi, najbardziej wartościowi, a druga jako elita w charakterze funkcjonalnym, czyli po prostu ci, którzy są na szczycie. Ja wolę używać tego drugiego, szczerze mówiąc. To, co jest, kiedy pan o tym mówił, przypomniał mi się taki fragment z eseju Kazimierza Wyki, napisanego zaraz po wojnie, czy nawet jeszcze to jest esej okupacyjny, w którym on pisze o elicie sanacyjnej uciekającej przez Zaleszczyki do Rumunii w 1939 roku. No i Wyka, jak część z Państwa wie, spędził całą okupację w Polsce pod Krakowem. No i opisuje właśnie pogardę wobec tych, taką powszechną niechęć w stosunku tych ludzi, którzy wyjechali w 1939 roku. I zauważa jedną bardzo ciekawą rzecz. Mówi, że wśród tych, którzy wyjechali przez Zaleszczyki, było wielu ludzi, którzy byli osobiście bardzo odważni. W sensie jakby wielokrotnie wcześniej w swoim życiu, czy to w czasie wojny 20 roku, czy w czasie rewolucji 1905 roku dali przykład, czy pierwszej wojny światowej dali przykład osobistej odwagi. A więc nie tchórzostwo było tutaj problemem. Mówi Wyka. Ja go tylko tutaj konstruuję. Tylko przekonanie zbudowane w II Rzeczpospolitej właśnie, że państwo jest przedsięwzięciem elitarnym.
że to elita buduje państwo polskie, elita sanacyjna w tym wypadku. No i mówi Wyka, było naturalne przy takim podejściu, które stawia elitę na czele, że oni uważali się za najlepszą część narodu, naprawdę, najlepszą substancję narodu, najdoskonalszą i że w związku z tym uważali, że muszą siebie chronić, tak? No skoro są najlepszą częścią narodu, no to muszą siebie chronić i dlatego wyjechali. Więc to jest, myślę, także moja odpowiedź na pana pytanie jest taka, że no, można powiedzieć, że elity zawsze są wąskie i że to jest element definicji. Można też także powiedzieć, że czasami nie ma czego żałować. No tu ja się absolutnie nie zgadzam. Zostawmy, że tak powiem, drogę na zaleszczyki. I dlaczego ci ludzie wyjeżdżali i potem co z sobą robili na emigracji, czy byli przydatni Polsce, polskiej kulturze, czy nieprzydatni, to zostawmy to, to jest jakby inna rozmowa. Natomiast pojęcie elit można rozumieć różnie. Można na to patrzeć tak, jak to zostało tu zasugerowane, że są ministrowie, urzędnicy wyższych szczebli, niższych szczebli, czyli właściwie administracja, korpus oficerski i tak dalej. Ale ja bym pokazał inny aspekt tego. Dwudziestolecie przyniosło ogromny rozwój elit społecznych. Tego, czego szalenie nam brakowało, czyli elit też wywodzących się ze środowiska robotniczego, ze środowiska chłopskiego, z małomieszczańskiego. Ci ludzie przez okres międzywojenny poprzez udział w stowarzyszeniach społecznych, w związkach zawodowych, w samorządach rozmaitych, w Sejmie również jako posłowie. Oni tworzyli, że tak powiem, nową generację elit, bardziej związaną właśnie z ludem, niekoniecznie ludzi majętnych, ale aktywnych społecznie, organizatorów życia. I to jest fenomen niezwykły, dotyczy i ruchu ludowego, i organizacji młodzieżowych, również wiejskich, takich jak Wici czy Siew, i organizacji robotniczych, nie tylko PPS, ale właśnie związków zawodowych, stowarzyszeń sportowych, kooperatyw rozmaitych, liderów strajków, ludzi, którzy umieją, że tak powiem, się poruszać w organizowaniu akcji społecznych, protestu czy samopomocy. Dwudziestolecie spowodowało, że przez szkołę, przez praktykę działania społecznego takich ludzi było mnóstwo. I oni w gruncie rzeczy tworzyli to, no stworzyli społeczeństwo, no nie zawaham się powiedzieć, demokratyczne w tym sensie. Nawet jeżeli ten ustrój ogólny państwowy był niedemokratyczny, to jednak aktywność tych ludzi tworzyła, że tak powiem, strukturę demokratyczną oddolną. Oczywiście nie we wszystkich regionach to przebiegało w sposób zadowalający. Nie we wszystkich grupach były okresy jakby załamania, ale też w tą elitę uderzy terror okupacyjny, zarówno niemiecki, jak i sowiecki. Jeżeli popatrzymy na to, co okupanci robili w Polsce w roku 40 przede wszystkim, czyli akcja AB po stronie hitlerowców, i akcja, umownie nazwijmy Katyń, po stronie sowieckiej, to jest eksterminacja też tych elit, czy próba eksterminacji tych elit społecznych. Iluż działaczy związków zawodowych zamordowali Sowieci. O tym się nie pamięta, a to są wybitne postaci. To jest rzecz, którą moim zdaniem powinniśmy pamiętać i te słowa elity używać tak, żeby było wiadomo, o czym mówimy, czy o elicie pieniądza, czy elicie intelektualnej, czy elicie społecznej. To są jednak różne grupy i taka pogarda, jaka tu zabrzmiała w głosie Adama, bardzo mi się nie podoba. Niestety musimy kończyć. Brawa dla naszych gości. Profesor Adam Leszczyński. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Friszke. Drodzy Państwo, tam dziękuję. Z tyłu są dziewczyny z krytyki politycznej, które mają książkę profesora Friszke. Książka profesora Leszczyńskiego jest chyba na targach, o ile się nie mylę. Jeśli nie, to na pewno w księgarni Smak Słowa.
Jest, dobrze. No to jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niech pan nie podpisze, ale o to bym prosił. Ja bardzo chętnie podpiszę.